Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek, a to kolejny odcinek z gry. O Boże, Age of Empires 2 HD. Ostatnio skończyliśmy w tym samym miejscu, bo nagrywam jeden odcinek po drugim w tym momencie, bo wiecie, wciągłem się w gierkę, więc muszę sobie nagrać, muszę sobie pograć. Skończyliśmy tutaj na walce. Co chwilę walczymy słabymi oddziałami. Tu odciągam uwagę, ale największa bitwa toczyła się tutaj. Jeżeli ktoś tego nie zobaczył, a trafił na poprzedni odcinek, zapraszam do oglądania wcześniejszego także. Teraz widzę, że wróg się zatrzymał. Jest szansa na odnowienie lekko wojsk. Odnowienie, zrobienie większej ilości armii. I pomyśleniem... Pod pomyśleniem nad tym, jaką armię by jeszcze tutaj zrobić. Bo szczerze, szczerze wam powiem, w tym momencie troszkę nie wiem. Tędy naokoło do nich nie przejdziemy, niestety, chociaż jednego byśmy mogli na świat posłać. Chwila. Dobra. Tu otwórzmy. Bramę i ten jeden na zwiad pójdzie. Czy oni tam jeszcze walczą, czy oni już nie walczą? Niestety jest to misja samobójcza. On, przyznajmy szczerze, on już z tego nie wróci. Bo nie może. Dobra, wszyscy są uleczeni. To też jest wielki, wielki plus. Dobra, skoro on nie tak niszczył. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Skoro on nie tak niszczył tymi balistami, to my też ich zróbmy z 15. I zaatakujmy go. Tu jest kamień. Dobra, on tu jakoś poleci. Podkrywa trochę. Pyk, pyk. Jest jeszcze ktoś luźny? Nie. Ale wyślijmy je tutaj. Nie chcę ich tak daleko. Niech skorpiony będą tu. No wszystko tu u niego płonie. Można by mu w sumie zrobić backdora jednego. I to chyba nie byłby aż tak głupi pomysł, żeby ruszyć na przeciwnika od tyłu, odwrócić uwagę jego wojsk do tyłu, a pełnią uderzyć tutaj. Tylko potem wiecie, martwimy się o to, że oni w końcu wrócą ze zdwojoną siłą do przodu. Tu mają zamek. Tu mają zamek, tu mają ciężej. Ale żeby wojska tylko tam odwrócić uwagę. Samą husarią. Nie ma żarcia. Dobra, żarcie, róbcie, róbcie. Co się stało? Nawet nie zauważyłem, co się stało. Ale zmniejszyliśmy próg punktowy do niego. Pyk. Pyk. Już nie macie co robić. Nie ma złota. Jeszcze trochę tego złota zostało. Ale już naprawdę, naprawdę niedużo. Dobra, dobra, dobra. Wy się ustawcie jako armia. Tu jeszcze robi? Tu jeszcze dwóch robi. Dobra. Mandy? Konstruuj. Nie zrobię dużo tych skorpionów. Dobra. Ci, co są tu,
Niech idą tutaj. Oni pójdą na Bagdora. Muszę większą armię tutaj zrobić. Nie mam złota, więc robię z żarcia. Niech się robią z żarcia. Powiem wam, ekonomię mam słabą. Przyznam, na chwilę obecną ekonomia słaba. Ale co zrobić? Coś walczą, coś atakują. No, on na pewno też cierpi już na lekki brak wojska. To jest pewne. To jest też pewne. Musimy poczekać, aż się to i to zrobi. I będziemy mogli ruszać. O. Atakuje, teraz próbuje atakować. No na pewno ma deficyt ze złotem, ze wszystkim. Jeżeli ruszymy z dwóch stron, stąd, pierwsze stąd, tutaj zaczniemy go atakować, co ten zamek, no, niefortunnie nam tu stoi. Bardzo, bardzo niefortunnie, ale może, ze względu na to, że mam tyle wojska, od razu przeciśniemy się aż tu. Przerzucę ich aż tu. To by nie był głupi pomysł, że ich wysłać aż tutaj, za zamek, w to miejsce. Oni by se tu walczyli. Niszczyliby, walczyli, a ja bym od razu tu przeszedł. Na pewno tutaj mam do niszczenia sporo rzeczy. To na pewno nie płonie. To jest pewne. A ja bym posłał tu wojska. Kurde, myślę, jakby to rozegrać taktycznie. Bo odciąganie ich aż tutaj to jest złość przez ten zamek. Przez ten cholerny zamek, który tam jest. Serio? Domków nie ma? No to jest, powiem wam, to jest tylko takie zbieranie na ludzi. Powiem wam, w tym momencie już by praktycznie był limit. Do 200 kiedyś tej, co ja mam, edycji kolekcjonerskiej, tam chyba nie było 500, ale nie pamiętam, zawsze było 200 ludności. Dlatego taką armią jak tu jest, trzeba było atakować. Nie było innego wyjścia. A tu jest do 500 i powiem wam, osiągnęliśmy 200. I przyznam. No jest to sporo. Nie ukrywajmy. Kurde, jakbyśmy zrobili 10 jeszcze tych, to przejedziemy wam po tych domkach totalnie. Naprawdę, przejedziemy wtedy ich po domkach totalnie. Chciałbym tą aglomerację tutaj rozwalić. Całe to centrum ich. Teraz mam potężną armię, ale... Husarze jak to husarze, wiecie, no szybko giną. Mnichów nie biorę. Tych mamy wpierony już. Dobra. Panie. Panie, ty musisz domki budować. Potrzebujemy dużo... Dużo domków. Wiem już, że... Nie ma domków. Dobra, on tu... Jednak domki będą lepsze od centrów miast. Teraz teraz... można zauważyć bardzo dobrze. Ci tu się tną ostro, ci tną ostro. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ci się tutaj już robią. Skorpionków dużo. Ten będzie domek za domkiem tworzył, więc... Więc tu problemu też nie ma. Najmniejszego. Dobrze. Więc teraz z ludnością nie będzie źle. Też tak myślę przynajmniej. Przecież ludność tu wszędzie się tworzy, wszędzie się wszystko tworzy. Tu. Zastanawiam się, co mi się stało z tymi żołnierzami, wysłałem ich, ale... A też ich zróbmy. Są w miarę tani, a też coś pomogą, nie można zaprzeczyć, na pewno dużo pomogą. Pyk.
Pyk. Musisz mieć dostęp do każdego domku, dlatego w tym momencie trzeci rząd mogę robić. Dobra, buduj sobie. Buduj sobie dalej, a my robimy wojska. Teraz to ci armię przyślę 3 razy większą od tych, co leciała. Myślałem, że tak jak kiedyś da się armią niewielką, ale nie da się. Robiłem zawsze tak, że było około 30 konnych zwykłych, co pilnowali. Potem łucznicy konni. Oni też oni pilnowali akurat trebuszety. No i trebuszetów tak z 3-5. Łucznicy konni pilnowali trebuszetów, a zwykłi konni pilnowali tych łuczników. I powiem wam, sprawdzało się to. Sprawdzało się to, no ale tutaj w tej części nie jest tak łatwo atakować. Powiem wam też, grałem zawsze na hardzie i na niemożliwym. Bo na normalu wiem, że komputer potrafił się szybko poddać i to było nudne. W tym miejscu to o tyle też było na początku nudne, bo nas nie atakowali. A z doświadczenia wiem, że zawsze komputer atakował. Zawsze trzeba było armię tworzyć. No ale się nie atakuje, to trudno. Ale jak widzicie, tu jest utrudniony system ataku. No nie wiem, no może ja już dużo nie pamiętam. To też dużo nie zrobię. Dobra, ci się szybko otworzą. Mam jakieś jeszcze ulepszenia dla wojsk. To mam. Co to mam? Archer, Stone Center, Castle, Galax, Viking, Lombards and Mongol Mangant, Firemount. Czekaj. Co to jest? Ja bym powiedział, żebym to zrobił. Balistykę ulepszyć, bo oni powinni być lepsi do tego, do... Nie ma już złota, tak? Powiadać się. Nie ma złota, nie ma złota, ale ja się tym nie zrażam, bo ja tu stwierdzam, że to jest ostateczne. Będę sprzedawał coś da. Drewna można sprzedać sporo, bo drewna mamy. Nie będę narzekał na brak złota. I mam. Mam złota, złota. To zrób. Tu się husar robi. Nie mam. Czemu nie mam, nie miałem złota na tamto? Co mogę sprzedać? Ja jeszcze mogę drewno sprzedać, tylko tanio teraz jest. Po 17. A, olał to pies. Dobra, 3200 zostawmy. Może będą te konie inne, może będą bardziej wytrzymalsi. Nie wiem, 1300. Nie mam fuda. 1300 fuda. Gdzieś cię zajść są? Ty na chwilę rób. $1300, dobra. Kupmy trochę fuda. A, poradzisz sobie z wilkiem. Na początku gry se tacy ludzie nie radzą z wilkami, ale... Teraz tu. Czego nie ma? Fuda. Dobra, teraz trzeba czekać. Teraz trzeba czekać na fuda. A was poślę tutaj. Bo wy jesteście armią niepotrzebną, że tak powiem. Taką, którą chcę zbyć po prostu. Paladyni będą później, to też może też być inaczej. Też ich troszkę naróbmy z 15. Niech zrobią popłoch w tych szeregach wojsk, żeby te armie mogły sobie spokojnie atakować. Niech zrobią popłoch. Dobra, tu otwieramy. Wy będziecie, no nie wiem, jakby was tu nazwać.
Ile was jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedmiu wspaniałych. Jesteście siedmioma wspaniałymi. No i niestety. Odwrotu nie ma. Odwrotu nie ma i idziecie sobie tutaj. Co, co, nie masz do roboty. Rąb to drewno, Deklu. Pomyśleć, jeszcze niedawno taka mała wioseczka tu była. Dobra, za chwilę zobaczcie, jak zmienią się te jednostki. Nie wiem, czy kilka było tych researchów do nich, czy jeden, nie pamiętam. Jak go nie pamiętam, to było dawno. No, no, pokazujcie, pokazujcie. Bo też ciekawi mnie, jak oni wyglądają w tej wersji HD. No, no, no. Jak tam z nagrywaniem? Dobrze idzie, dobrze idzie. No, nawet ciekawie. Mają 14 ataku, mają dużo więcej od nich. Obrony mają więcej. To było pewne. Ale przyspieszmy ich robotę. Nie ma golda, ale to, że nie ma golda, no to... Zaraz gold będzie, już gold jest. Teraz nie ma znowu golda, ale dobra. Dobra, to już w miarę wojska jakiej są, naszych siedmiu wspaniałych leci. Chcę, żeby oni odciągnęli troszkę tutaj wojska. No oni na pewno padną, ale tu wiem, że byli ci ludzie. Niech troszkę sobie z nimi powalczą. Ty, mocni są nawet. Znam, że są mocni. Niech niszczą. Zobaczymy, czy tu żołnierze przyjdą jacyś. Jak przyjdą, to jest dobry znak. To jest bardzo, bardzo dobry znak. To jest chyba ostatnia linia. Odtąd się zaczyna państwo, tak samo jak tam. O, idzie. Żołnierz. Wow. Dla mnie to był szok. Widzicie, jak oni ich piorą? Tych siedmiu wspaniałych jest naprawdę wspaniałych. Tu jeszcze coś? Tu nic już. O, to by się przydało. 200 golda. Bo zaś, zobaczmy, ci będą mocniejsi i chyba ci. Atak 18, zobaczmy później, jak to będzie wyglądało. Ci się nieźle radzą. Naprawdę siedmiu wspaniałych to jest. Ale czyli zaraz padną, bo to już... Ja pierniczę. To, co się dzieje tutaj, to jest dla mnie pogrom. Dobra nazwa dla nich. Robię niezłego backdora. Już tak powiem. No teraz już nie przeżyją. Teraz już za duża armia tu przyszła do nich. Ale... No, to już jest moment, kiedy będą padać. Jeden, sześciu zostało. Ale pięknie sobie poradzili. Naprawdę jestem dumny. Jestem dumny z tych ludzi. Zniszczyli naprawdę porządne armie. Dobra. Dalej macie 18 do ataku. To nie wiem. O kurde. To jest najlepsze. Bombardier Tower. To najlepsze wieże, jakie mogą być. Ci się skończyli, wszystko się skończyło. Dobra. Otwieramy bramy. Teraz drugi backdoor, ale dobra, ale to zobaczcie już w kolejnym odcinku. Dlatego trzymcie się. Cześć.